No to uwaga, zaczynamy. Jestem tutaj z mistrzem krawiectwa, moim dziadkiem, Januszem Wiśniewskim. Piękną mamy pogodę, w piękny dzień, cieszymy się naszą obecnością, pijemy sobie herbatkę i bardzo na luzie wejdziemy w rozmowę, zadam dziadkowi parę różnych pytań dotyczących nie tylko samego krawiectwa, ale też jego życia, tego, że zajmuje się również pisaniem książek. Także po prostu już zaczynamy, oficjalnie. Cześć dziadku. No witam Cię Kamilu, witam Cię serdecznie. Widzisz, moje życie jest tak jakby ciąg dalszy, początek mojego życia jest jak gdyby ciągiem dalszym, który w tej chwili się odbywa między nami. Tak. Wyobraź sobie, że mój ojciec uczył się krawiectwa u swojego wujka. Ja się z kolei uczyłem u mojego stryja. Twój tato uczył się krawiectwa z kolei u mnie. No ty się teraz zaczynasz zajmować, jak to się dzisiaj nazywa? Marketingiem w internecie, tak, kręceniem filmów, tak, takim czymś zupełnie nowym. Zupełnie czymś nowym dla mnie w ogóle. I no widzisz, i dlatego żeśmy się spotkali. Cieszę się, że jesteś i że chcesz ze mną porozmawiać. I to moje krawiectwo siedzi w naszej rodzinie. Tak. I już się chyba go nie pozbędziemy, bo twój tato przecież też już bardzo poważnie myśli o kontynuowaniu tego zawodu. Ale też ty bardziej od mojego taty masz wiedzę na ten temat i też tutaj... No bo życie, bo ja przeżyłem szmat czasu w krawiectwie. W przyszłym roku będzie 60 lat. Jak jestem od nauki zawodów u mojego stryja, poprzez zdawanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, aż do dzisiaj to praktyka codziennie. I co ciekawe, robisz ze mną wywiad w miejscu, w którym właśnie 60 lat jestem. Codziennie na ulicę Starowiejską od 60 lat przychodzę. Będzie w przyszłym roku 60 lat. Także no widzisz, no już jestem tym krawcem od początku mojego życia, bo jak mój ojciec był krawcem, jeszcze jak się urodziłem w Warszawie, to już się bawiłem szpulkami, ścinkami, bo to było cały czas w moim życiu. Od małego miałeś z tym kontakt i jakoś tak się wszystko potoczyło, tak, że dalej się tym zajmowałeś. Rodzina była krawiecka, bracia ojca mojego byli krawcami, siostra była krawcową. No jestem tym takim rodowitym krawcem. Ale zanim to wszystko się wydarzyło, czy miałeś taki moment zastanawiania się, czy wybrać krawiectwo, a coś innego? Tak. Też weterynarzem, pamiętam, chciałeś zostać. Tak, miałeś taką ochotę. Technikum weterynaryjne, ale nie byłem w ogóle zainteresowany tym wszystkim. To mnie jakoś nie wchodziło we mnie, że tak powiem, i mógłbym po skończeniu tego technikum gdzieś na pewno na jakiejś prowincji, gdzieś, nie wiem, na jakiejś wiosce może, nie wiem, bo studiów najprawdopodobniej bym nie skończył, bo wtedy to wystarczyło mieć technikum i już się było tam co najmniej felczerem weterynarii i chyba na tym bym skończył. No ale nie, no to krawiectwo, to było we mnie, no i jest, do śmierci chyba będzie. Tak, cały czas. Tak. Ale też... Dlatego jesteś mistrzem tego krawiectwa, dlatego taką masz wiedzę i za chwilę Cię o to też podpytam bardzo, żebyś powiedział parę rzeczy, na przykład jak dopasować materiał, jak dopasować garnitur, jak on powinien leżeć, czy jak wiązać krawat, takie podstawowe rzeczy. Ale też wiem, że bardzo ważnym elementem Twojego życia, szczególnie teraz, jest pisanie książek. I jak to się stało, że z krawca stałeś się pisarzem? Może tutaj chciałbyś trochę powiedzieć. No może już jak jesteśmy w krawieckich tematach, to już nie odchodźmy na razie, a może kiedy indziej porozmawiamy o tym, że udało mi się napisać trzytomową powieść, która się rozeszła jak na polskie warunki, bo to w dziesiątkach tysięcy, to bardzo była poczytna. Dostałem za nią nagrodę Reymonta, była książką miesiąca w jakimś, bodajże w 2009 roku. No, to jest moje jak gdyby hobby,
ale wróćmy jednak do krawiectwa. Zadałeś mi to pytanie, jak to się dzieje? No może tak. Najprostszym takim przykładem to jest moment, kiedy otwierają się drzwi i wchodzi klient. Mhm. W tej chwili najczęściej ubieram klientów w Twoim wieku, czyli już po studiach i krótko przed orzenkiem. I z reguły do mnie ufają mi na tyle, że do mnie przychodzą uszyć sobie ten jedyny w życiu garnitur. Takim się w każdym bądź razie zdaje. Zaczynamy od tego, że zawsze proszę, żeby przyszedł mniej, nawet żeby przyszedł z matką, chociaż to też się bardzo często zdarza. Ale wolę, żeby przyszedł z tą przyszłą partnerką. Tak, bo no, tak się dzieje, że kobiety mają więcej do powiedzenia o ubiorze mężczyzny. Kiedyś to było nie do pomyślenia, no dzisiaj to się wszystko odwróciło. To kobiety pilnują naszej elegancji, wiedzą więcej o smaku. To jest też tak, że kobietom bardzo zależy na tym, a mężczyznom w dzisiejszych czasach coraz mniej zaczęło zależeć na swoim wyglądzie mężczyznom. I otwierają się drzwi, wchodzą do mnie, ja od razu zwracam się do tej przyszłej żony, do młodej osoby, a czy mogę wiedzieć, jaka będzie pani suknia? Bo to jest bardzo ważne, żeby tych dwoje ludzi, czyli nie tylko przed ołtarzem, ale już zresztą przez całe życie później, ale szczególnie przed tym ołtarzem, stanowili parę. Tak, żeby dopasowanie. Dopasowali, żeby te... Jak ja widzę już tą suknię, aha, ta suknia jest bardzo bogata, z trenem, piękna, gdzieś tam trenem ciągnącym się po podłodze, to ja od razu mówię, no wiecie Państwo, tutaj troszeczkę będzie za mało garnitur, bo będzie Pan mógł wyglądać tak jak kierowca Pani, jeśli tylko będzie w garniturze. Do tej sukni no musi być co najmniej smoking. Nieraz zdarza się, że szyje nawet fraki czy żakiety takie przedpołudniowe, dyplomatyczne. Też na to namawiam, jeśli to już jest tak, że jeszcze mi opowiadają o weselu, które będzie gdzieś tam w zamku. Czyli ty z nimi wręcz przeprowadzasz taki wywiad, wypytujesz o jak najwięcej informacji. Tak, to jest bardzo ważne, bo oprócz tego, że chcemy sobie uszyć garnitur, to każdy garnitur jest przeznaczony na jakieś okazje. Jeden będzie do pracy, drugi będzie na wyjście wizytowe z wizytą, bo ktoś, następny garnitur będzie wieczorowy i trzeba uszyć stój na bal i tak dalej. Każdy z naszych ubiorów ma przeznaczenie. Więc to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jeżeli ubieram kogoś, to do jakiej roli, którą będzie grał w tym garniturze, prawda? No i wtedy rozmawiamy, jeżeli oni się godzą na to, żeby to nie był garnitur, a jednak coś wyjątkowego, coś bardzo wieczorowego, pasującego do tej pięknej, bogatej sukni, to wtedy szyjemy smoking, co najmniej, z reguły smoking. Nieraz żakiet dyplomatyczny, to Amerykanie tam to polubili, bo to są te sztuczkowe spodnie, żakiet i taka gołębia w kolorze gołębi kamizelka. Ale już się zgodzimy, że szyje smoking, to wtedy również ten smoking może być parę rodzajów smokingów. Tak. Ten smoking może być jednorzędowy, może być dwurzędowy, możemy mieć kołnierz szalowy, może mieć kołnierz szpic. Ja rozmawiam, próbuję zawsze wysądować, jak patrzę na świat ten młody człowiek i wtedy mu próbuję tam doradzić ten fason. Ale to jest też właśnie, podejrzewam, że oni bardzo Tobie ufają, czasami bardziej Tobie ufają niż sobie. No czym bardziej, jak czym dłużej rozmawiamy, to widzę, że budzę zaufanie i że chcą, godzą się na to, o czym rozmawiamy, co ja im próbuję zaproponować. Tak. Także jeżeli już przechodzimy po smokingu na coś mniej takiego, bo bardzo często to się najczęściej zdarza, no wie Pan, ale my byśmy chcieli jeszcze po ślubie korzystać, tak, żeby tak. W smokingu nie mamy gdzie iść, tam może raz na Sylwestra, nigdy gdzie więcej, więc jak to
to jednak może nie smoking, i tam się zastanawiają, to wtedy, jeżeli nie smoking, to jest jeszcze coś takiego jak garnitur wieczorowy. Mhm. On się różni tutaj fasonem klap, kolorem, z reguły musi to już być znowu, tak jak smoking czarny czy bardzo ciemny granat, i jest zapinany na jeden guziczek, no, szyjemy go, bardzo dopasowany, ma ładną taką wieczorową linię, do białej koszuli również może mieć, można wtedy założyć pod szyją muszkę. Mhm. Wtedy inny rodzaj koszuli do muszki, z plisą, ale nie już ten taki frakowy czy smokingowy z kołnierzyk, tylko klasyczny, dłuższy, i wtedy plisa pod szyją i podwójne mankiety w koszuli. I to jest, po smokingu jest taki właśnie rodzaj wieczorowego garnituru, wieczorowy ubiór. Jeżeli to ktoś mówi, no ale ja też tam wieczorami nigdzie nie chodzę, tak, nie, tak dalej, to zostaje ten garnitur. Ale do ślubu garnitur, no ja się staram nadać mu trochę inny fason, wygląd niż garnitur na przykład do biura czy na co dzień. Mhm. On musi mieć jakieś szczegóły, które będą go wyróżniać na tą okazję, bo no ciągle ta sukienka jest ładna, bo kobiety przywiązują ogromną wagę do rodzaju, do piękna sukni, no i nie można tak podejść do tego garnituru, ach, to będę miał garnitur i koniec, i on mi się przyda później do biura, czy tam do pracy, czy od tak do założenia raz kiedyś. Namawiam na coś odrobinę innego. Udaje mi się z reguły namówić, klienci są zadowoleni, tak, bo późno już na samym końcu zostaje ten garnitur taki klasyczny, całodzienny. No też krzyje do ślubu, no bo jak ktoś chce... Tutaj może na potrzeby